Kurde. What the fuck? What the fuck? Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA 5. GTA 5. Zapraszam was na ekscytujący gameplay z tej gry. Ha. Wiecie co? Przeszedłem już prolog w tej grze, ponieważ ja ogólnie już naoglądałem się tego na YouTubie, tych pierwszych misji, tego początku praktycznie, i właściwie nie chciałem tego przechodzić razem z wami i pokazywać wam. I tak naprawdę dzisiaj nie będziemy robić także żadnych misji. Dzisiaj chcę wam poopowiadać o moich pierwszych wrażeniach związanych właśnie z GTA 5 wersją na PC, na pecety. Jest tu tak dużo rzeczy do odkrywania i do robienia, że ja naprawdę nie wiem, za co się zabrać, i tak naprawdę przez większość dnia, większość czasu, jaki spędziłem przy tej grze, po prostu jeździłem sobie po mieście i sprawdzałem, co gdzie jest. Przejechałem się na przykład w skuterze wodnym, czy popływałem raczej. W ogóle zobaczcie sobie na to. Można włączyć kamerę z oczu, czyli pierwszoosobową. Zegarek, widzicie, tutaj chodzą. Ja nie mam tekstur wysokiej rozdzielczości włączonych, tylko mam takie zwykłe. Ogólnie zobaczcie sobie, jak wyglądają moje ustawienia graficzne. Tak sobie wyglądają. Jest tego, no, powiedziałbym, że raczej takie średnio wyższe ustawienia, tak? I grafika zaawansowana. Tutaj mam wszystko powyłączane. I gra chodzi obecnie w 60 FPS-ach bez żadnej przycinki, bez żadnego problemu. Jestem mega zadowolony z tego, jak ta gra naprawdę chodzi na pecetach. Świetna sprawa i graficznie wygląda naprawdę świetnie, jak dla mnie wystarczająco. No ale to jeśli chodzi o te... Jeszcze właściwie mógłbym powiedzieć coś na temat problemów z uruchamianiem przy Social Clubie. No ale to nie będę się wgłębiał w ten temat, czekamy w każdym razie na patcha, tak? Więc dzisiaj grałem sobie online i sprawdzałem, jak to wygląda. Tryb deathmatchu był świetny. Po prostu jakiś tam mały obszar podnosimy sobie bronię i walczymy ze sobą. I naprawdę miodnie to wygląda. No po prostu bajka. Możemy sobie zakryć tutaj dach. Jak widzicie, działa tutaj efekt HDR. Tak, żeby nie było za ciemno. No i co mogę powiedzieć o jeździe? Niektórzy uważają, znaczy myślą, czy raczej nie są może przyzwyczajeni do tej jazdy w grze, ale mnie najbardziej właśnie się podoba sposób, w jaki poruszamy się samochodami. Fizyka jazdy jest naprawdę super, arcade'owa, ale też dająca sporo satysfakcji z jazdy. Każdy samochód tutaj prowadzi się inaczej i w dodatku te samochody wyglądają naprawdę świetnie, są świetnie wykonane i mnie się bardzo podobają. Ogólnie rzecz biorąc, GTA 5 zrobiło na mnie mega wrażenie, więc może troszeczkę będę słodził tutaj na początku, ale jest naprawdę co słodzić, bo gra jest przednia i no, wrażenia są, po prostu podnosi jakość gier o kilka oczek do góry. I teraz producenci gier będą musieli się bardziej wysilić, żeby zaspokoić takiego gracza jak ja, który spędzi trochę czasu w GTA. Tutaj mamy motocykl. Pożyczmy go sobie. Wygląda jak PCJ600. Czy to jest PCJ600? Nie, to jest Nemesis jakiś. Jak się jeździ motocyklami? Motocyklami się jeździ zupełnie inaczej niż w czwórce. Jeździ się spoko, chociaż mi się wydaje, że one troszeczkę są za bardzo responsywne, za ostro skręcają, ale to może być moje złudzenie. Zresztą są przystosowane do może tego świata tutaj. Jedziemy teraz, nie wiem nawet gdzie. Tu jest mapka. Nie mam pojęcia, gdzie jedziemy. Próbowałem sobie dojechać na lotnisko, ale i chciałem wziąć jakiś śmigłowiec, ale tutaj niestety w singlu nie są dostępne. Natomiast śmigłowcem latałem sobie w trybie online, gdzie właśnie ścigaliśmy się. O, tutaj ktoś coś robi na poboczu, zobaczmy. Policjant komuś mandat wlepił. Zobaczymy, gdzie pojedzie. Latałem śmigłowcem i śmigłowcami lata się fajnie. Latałem Little Birden, tak się nazywa.
I naprawdę fajnie to wyglądało. Ogólnie potyczki online są spoko, bo nie ma jakichś tam lagów. No nie, ja grałem też z kolegą i po prostu on wsiadł do mojego samochodu, jechaliśmy sobie i po prostu bez problemu do kogoś tam strzelał, prowadził ostrzał. Nie ma w ogóle żadnego problemu z dołączaniem do sesji. Wszystko działa po prostu, krótko mówiąc. Wszystko działa i poza problemami z Social Clubem, który niestety źle działa na koncie windowsowskim, które jest nazwane z polskimi znakami dla osób wtajemniczonych. O kurde, co to tu jechało? Dla osób wtajemniczonych pewnie będą wiedzieć, o co chodzi. Ja nie będę wgłębiał się w ten temat, bo to jest temat rzeka trochę. Ale tutaj mamy jakiegoś kurde monstera wielkiego. Zobaczmy dziada. Proszę stać. Ogólnie chodzimy sobie teraz jedną z postaci tych początkowych. Jak mówiłem, prolog sobie przeszedłem, bo... O, w morda, ale to jest wielkie. Zobaczmy, czy tu podjedzie. Wow! No to zobaczmy, gdzie pojedziemy tym dziadem. Ej, no to jest piękne. Wow! Holy shit! No nie, w tej grze jest ogólnie spoko. Także grałem w ten tryb sieciowy i tam też jest opcja taka, że można sobie swoje jakby zawody tworzyć. Można tworzyć swoje wyścigi, stawiać jakieś rampy, robić ogólnie no, bardzo dużo rzeczy, bardzo... Jakieś zwierzęta tu są nawet. Bardzo dużo rzeczy można robić i przede wszystkim można coś tworzyć, stworzyć tą rozgrywkę dla wszystkich innych graczy. I co ciekawe, mamy tutaj kilku tam nastu albo ośmiu graczy w sesji. Nie jestem pewny dokładnie, jak to tu wygląda. Ale na przykład, gdy uruchamiamy wyścig, to wiadomość jakby jest rozsyłana do wszystkich graczy spoza sesji. Także nigdy te jakby... Oj, przejechałem jakieś zwierzaka. Nigdy te wyścigi czy deathmatche nie są puste tak naprawdę. Zawsze ktoś tam dołączy. A przynajmniej teraz, jak jest premiera GTA na pecety. Więc jest to naprawdę fajna opcja i no ja jestem obecnie zachwycony tą grą. Jak będzie dalej, to nie wiem, ale jest obecnie robi takie wrażenie, że no po prostu ciężko się od niej oderwać, naprawdę. Co jeszcze mogę powiedzieć, moi drodzy? O, mordę. Nie spodziewałem się, że będzie mi tak płynnie chodzić, wiecie? Myślałem, że będzie kaszana. Ej, wyłaź. Moment. Tutaj można jakoś się podnieść, ale nie podniósł się. Ogólnie też podczas skoków, pewnie już to widzieliście gdzieś tam na jakimś gamingowym kanale o tej grze, że można po prostu samochodem w powietrzu sterować i ktoś... Pewnie będą osoby przeciwne takiemu rozwiązaniu. O proszę, przyjechała taksówka. Natomiast mnie się to bardzo podoba, bo czasami zdarza się tak, że musimy jakoś inaczej wylądować. A wtedy warto sobie tym samochodem sterować jakoś inaczej. I każdy, tak jak mówiłem, samochód prowadzi się tutaj inaczej, więc jak ja przesiadłem się teraz tutaj, nie wiem, po prostu zaczyna jakoś tam driftować. Powiedzmy, nie? Przykładowo mówię, nie mówię akurat o tym modelu, ale ogólnie tak jest. Modele samochodów, jak już wspomniałem, wykonane są spoko. Praktycznie nie ma problemu z rozróżnieniem jakiegoś tam modelu, jak zobaczymy, powiedzmy, nie? Jakiegoś tam nieklasyfikowanego, nie. O, tutaj na przykład mamy coś a la Infiniti pomieszane z Porsche Panamera, tak by... Porsche Cayenne, o, Cayenne S bym powiedział. A z tyłu BMW X8 chyba. Tutaj mamy jakiegoś Forda, tutaj jakieś inne ciężarowe samochody. Tutaj mamy Firebirda na przykład, tutaj mamy Jeepa. I wszystkie te samochody wyglądają po prostu miodnie. Tak, są jeszcze jakieś tutaj klasyki i ogólnie bardzo przyjemnie to wygląda, mimo że to są nielicencjonowane samochody, to możemy po nich rozpoznać jakiś inny wóz. A tutaj na przykład z przodu mamy coś a la Lexus IS300. Nie, Lexus IS300 troszeczkę jeszcze inaczej wygląda. Tutaj jedziemy... Oj, ten nie pamiętam. Ale to jest chyba jakiś... Po masce powiedziałbym, że to jest Chrysler. Ja go raz widziałem w jakimś komisie samochodowym tutaj w Polsce.
a tył podobny jest do... Także tutaj te samochody są po prostu składane, no nie? Z tyłu mamy jakiś inny samochód, z przodu jakiś inny. Ale ogólnie wykonane są w taki sposób, że naprawdę miło jest do nich wsiąść i fajnie sobie nimi pojeździć. A także nie zabrakło tych klasycznych samochodów z poprzednich części GTA, jak Stallion, jak Sabre GT, jak Sabre. I pewnie znalazłoby się też kilka innych wozów, których nie wymieniłem i które były w poprzednich częściach GTA. Ja teraz nagrywam i naprawdę nie ma spadków, jest cały czas 60 fpsów, mam wyłączony limiter klatek, widzieliście jakie mam ustawienia graficzne, jest naprawdę spoko pod tym względem. Tak jak wspomniałem, mam już... Aha, tutaj mamy jakiś wyścig, może pojedźmy sobie na ten wyścig, zobaczymy co to jest. Okej. Interesowało mnie na przykład, czy możemy tutaj do większości budynków wejść. No niestety nie, to nie są Simsy, ale poziom szczegółowości świata w GTA 5 to jest coś niesamowitego i robi bardzo duże wrażenie, przede wszystkim, tak? Grafika nie jest jakoś hardkorowo dobra, bo tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, aby, nie wiem, dać graczowi taki poziom imersji, że jesteśmy w tym świecie. Ulice są bardzo szerokie. Zobaczcie, jest ten słynny kanał burzowy. I to jest wszystko takie miodne. No, po prostu chce się tutaj posiedzieć i nawet sobie pojeździć tak bezkarnie po całej mapie. I mnie się to bardzo podoba. No, kurde. Nie wiem, co mam wam jeszcze powiedzieć, bo tak naprawdę chcę sam sobie więcej tutaj pozwiedzać i tak dalej. Ale jest tu co robić i jest co odkrywać. Zresztą po tych przeczytanych opcjach, które możemy tutaj zrobić, jak ja czytałem na przykład o jakichś tam newsach, że w GTA możemy sobie pływać łodzią podwodną, ja po prostu pragnę wszystko to sobie podblokowywać, a według ankiety, którą zrobiłem jakiś czas temu i udostępniłem na moim fanpage'u, zagłosowaliście, żebym nagrywał fabułę, mimo że prawdopodobnie większość tych youtuberów już nagrywała GTA 5 na konsolach i fabułę, także już mniej więcej znacie ten cały zarys. Natomiast ja tego nie oglądałem, bo nie chciałem sobie psuć zabawy, a wiedziałem, że raczej na pewno GTA na PC-ty się w końcu pojawi. I na szczęście pojawiło się już. Co to jest? Ej, zobaczcie go, stój! Stój! What the fuck? To wygląda jak Mercedes Smart. Czy po prostu Smart, bo to jest Smart, że Smart, tak? Ale muszę nim pojeździć. Jak on wygląda? W ogóle jakoś pomalowany jest. Wygląda jak jakiś hit, nie wiem. Stój, man, stój. Kurde, what the fuck? What the fuck? A to jest jakiś tuning w ogóle, to jest chyba szybkie. O Boże. Zajebiste, nie? O! Co to by mnie tu przejechał? Jakiś Citroen chyba. No dobra, tutaj jest jakiś wyścig, ale przy nim jest zaznaczona jakaś ikonka. Nie wiem, czy on jest skreślony, że nie można go jechać, czy coś. W każdym razie pojedziemy, zobaczymy. Ja zobaczę, czy ja dobrze jadę. A kurde, gdzie to jest? Dopiero tutaj. A nie ma jakiegoś bliższego? Co tu mamy? Tu mamy atrakcja w wesołym miasteczku, kino, bronie. Tutaj mamy naprawa samochodu. No to pojedźmy sobie tutaj i zobaczymy, jak tutaj wyglądają wyścigi, moi drodzy. Źle trochę pojechałem. A zjedziemy na skróty. Co mi tam? Muzyka. Stacje radiowe są spoko. Podejrzewam, że nie spodziewaliście się raczej innej odpowiedzi z moich ust teraz, jak jestem zachwycony GTA. Ale muzyka jest taka współczesna i raczej taka, jaką usłyszycie na YouTubach gdzieś tam w telewizji. I ich naprawdę wpada w ucho i ja wiem, czy pasuje do tej gry. Nawet się jakoś w to nie zagłębiałem, ale naprawdę przyjemnie mi się grało, gdy właśnie jej sobie słuchałem i żałuję, że nie mogę jej wam puścić, bo niektóre kawałki są naprawdę spoko. Tych stacji radiowych jest tu kilka, naście chyba. A co tu można udostępnić? Ścieżka udostępniona na Social Club, okej.
I naprawdę jest czego wybierać, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie do swojej tam jakiejś unikalnej rozgrywki. Co do ceny, gra mnie kosztowała z wysyłką 200 zł niecałe, tam chyba 189 jakoś tak. I czy żałuję? No ciężko stwierdzić, jeszcze za mało czasu spędziłem w tej grze, więc tak naprawdę będę mógł wam powiedzieć coś więcej na ten temat, gdy już trochę dłużej sobie pogram. Natomiast na obecną chwilę jestem bardzo zadowolony z tej gry i cieszę się, że naprawdę mogę pograć w jedną z najsłynniejszych gier wszechczasów. Gier, która naprawdę była długo tworzona. I co ciekawe, jako jedna chyba z nielicznych, w jakiej ostatnio grałem, nie ma większych problemów przy premierze, poza tą instalacją i uruchomieniem ogólnie. Ale jeśli chodzi o opcje sieciowe, nie ma żadnego problemu. I tutaj naprawdę chylę czoła do Rockstara. Wykonali dobrą robotę, jeśli chodzi o pecety. No dobra, ale tutaj dojechaliśmy sobie już do celu. I tu mamy wyścig. Co ciekawe, to będzie chyba wyścig samolotowy jakiś. Stoi tu awionetka. Zobaczmy. O kurczę, tylko wiecie co? To będzie mój tak naprawdę pierwszy lot samolotem. Odpowiadam na pytanie. Gram na padzie. To dlatego, że na padzie dużo lepiej... O mordę, jak się z tym skręca. Aha, że... Na padzie dużo lepiej po prostu się prowadzi samochody. I chyba samoloty oraz helikoptery również. O kurde. Bardzo responsywne sterowanie. Ale jakoś daje chyba radę, co? O mordę, ciężko troszeczkę. Na razie w prostej linii jakoś się leci. Aha, tu trzeba było do góry nogami. No ciekawe. Da się to obrócić jakoś? O, da się, dobra. Uuu. Ale fajnie się lata. Śmigłowcem też latałem i było całkiem spoko. Tylko jeszcze problem mam oczywiście z opanowaniem. No nie jest to łatwa sprawa jak dla początkującego gracza. A moment, tutaj muszę bokiem tak wlecieć. Okej, okay. I uwaga. Jezus Maria. Nie jest łatwo. Troszeczkę tak mam wrażenie, jakby samolot za ciężki był. O, mogę widok z kokpitu. What the fuck? No dobra, spróbujmy. Nie wróżę sobie raczej dobrego życia na tej kamerze. Ale spróbujmy, no. Czemu nie? Dobra. Oj, oj, oj. Będę też próbował bardziej sterować ogonem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Świetnie. To jest właściwie chyba pierwsza część GTA. Która ma widok z pierwszej osoby. Były jakieś modyfikacje do GTA 4, które wprowadzały właśnie widok z pierwszej osoby, ale nie jest to to samo, co jak właśnie zrobiona, wiecie, gra pod to właśnie. No dobra, próbuję teraz. Jednak sobie zmienię... Oj, nie, tym przyciskiem. Zmienię sobie kamerę na tę. O kurde, muszę uważać na słupy. Dobra, chyba dobrze podlatuję, tak myślę. Uwaga! O! Chyba pykło. Kurde, jest naprawdę ciężko. Ja nie wiem, czy ja tu coś źle steruję. A spróbuję myszką i klawiaturą. Da się to w ogóle ogarnąć? Zobaczymy, czy ja tu steruję w ogóle myszką? Nie. Tu czymś innym chyba muszę sterować, dammit. Dobra, wracam do pada, to gdzieś. Może będę trochę mniej tej przepustnicy. Powoli sobie po prostu będę leciał, co wy na to? Nie wiem, czy to mi się uda. Zbytnio się oddalasz, czyli muszę jednak bardziej w te kręgi celować. No dobra. Może się uda.
Tam jest tych wyścigów kilka. Ja ogólnie bardzo lubię wykonywać sobie misje poboczne. Oczywiście od przyszłych odcinków będziemy sobie robić już fabułę, bo tak mi po prostu pisaliście, znaczy zagłosowaliście po prostu w tym moim, w tej mojej ankiecie. No i dobra, próbujemy pod mostem. No już idzie troszeczkę chyba lepiej. Wow, mało brakowało. Dobra, co tu musimy zrobić? Z góry nogami znowu? Dammit. Okej. Może innym razem. Dostałem karę jakąś czasową. Ale ciężko jest trafić. Dobra. Przepustnicę puściłem. No dobra, tutaj musimy bokiem się ustawić. Mam nadzieję, że się uda. Nie jest to naprawdę łatwa sprawa. Szczególnie dla mnie. Powinienem tutaj ogonem trochę. Przy tym. Tak. Wypykło. Jest ciężko, jest ciężko. To jest kwestia wprawy, ale no nie wiem, prowadzenie tych samolotów jest ciekawą opcją. Trzeba po prostu to wyczuć, ale myślę, że pad jest takim dobrym kontrolerem do tego. Na pewno lepszym niż klawiatura, tak mi się wydaje. Zaliczony. Świetnie. Mógłbym sobie robić następne. Czy mamy... Nie, tutaj praktycznie cały czas latamy awionetką. Nieźle. Kurde. Wiecie co ja tutaj zauważyłem? Że twórcy GTA w ogóle poszli w kierunku, aby dać graczowi taką maksymalną zabawę, swobodę. W tym, abyśmy się po prostu dobrze bawili, więc możemy sobie wgrać jakieś mody na single player, możemy sobie tworzyć jakieś tam, dodawać właściwie już stworzone przez twórców. Jakieś tam dodatki do gameplayu, tak żeby tworzyć jakieś ciekawsze filmy. Co to jest? Ale wypierd. Wow! I tak samo na singlu, znaczy na multiplayerze, też możemy sobie tam jakby jakieś tam, tak jak mówiłem, wyścigi albo jakieś inne tryby tworzyć, jakieś mapy pod naszą rozgrywkę, pod rozgrywkę ze znajomymi, czy też po prostu dla innych losowych graczy. I to zdecydowanie na plus. No mnie się to przynajmniej bardzo podoba. I naprawdę ja nie wiem, co mam robić tutaj w GTA. Jest tyle rzeczy do odkrywania. Ja jestem pewny, że wy znacie tutaj wiele więcej rzeczy, które można odkryć niż ja. Więc jeśli chcecie, abym coś dla was sprawdził, gdzieś pojechał, czy coś odblokował, albo nie wiem, czymś polatał, czy pojeździł, dajcie mi znać w komentarzu i ja chętnie się temu przyjrzę. Obecnie odblokowałem bardzo fajny samochód. Miałem wielką ochotę sprowadzić go sobie do garażu. Kurde, to jest coś niesamowitego. Niektórzy narzekają na ten model jazdy, ale mnie się on bardzo podoba. Ta gra po prostu wymiata jak dla mnie. I naprawdę chcę dla was nagrywać odcinek za odcinkiem, ponieważ no będę się nią zachwycał chyba jeszcze długo. Bo ja ogólnie bardzo lubię sandboxowe gry, a tym bardziej gry, w których jest co robić, które nie są nudne, mają zróżnicowany świat, mają szczegółowy świat. O proszę, a tu mamy jakiś kolejny pojazd, chyba traktor. Traktor. Możemy włączyć światła długie, możemy krótkie, możemy wyłączyć światła. Kurde, traktorem jeszcze nie jeździłem, ale powiem wam, że chyba zostanę przy tym moim, nazwijmy to, buggy. Zobaczymy, jak tu podjeżdża. Oj, pod pionową ścianę trochę ciężko. A zobaczmy widok z kokpitu. I tutaj, jak widzicie, zegary się też ruszają. Jak już chyba wspominałem o tym, nie wiem, ale jestem teraz trochę naćpany tą grą. Chwileczkę. I nie wiem w ogóle, co ja gadam tak na marginesie. O Boże. Bez tylu... O, what the fuck? No nic, moi drodzy. Tak jak mówiłem, będziemy sobie od przyszłego odcinka zaczynać już fabułę.
Bardzo wam dziękuję, że byliście teraz ze mną na takich moich pierwszych wrażeniach po przegraniu, nie wiem, tam 2 godzin w GTA. Bardzo wam dziękuję, że... O, zobaczcie, tu można sobie nawet pojazd tak odwracać, jak leży nawet na boku. Bardzo wam dziękuję, że byliście teraz ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.